widzę, szanowni państwo, ta wystawa dzisiaj wydaje mi się szczególnie ważnym momentem, nie tylko w życiu Krakowa, ale chyba w kontekście całej Polski, bo oto dokonuje się rzecz szalenie istotna. Otwieramy wystawę, która będzie wpisywała się w długi ciąg europejskich badań i analiz związanych z badaniem pamięci. Pozwolę sobie przypomnieć państwu, chociaż większość zebranych tu na sali jest tego doskonale świadoma, że takim wielkim ojcem pamięciologii, bo tak już teraz nazywa się tą dyscyplinę, jest kolega, mój kolega po fachu, o tak to powiem, Aby Warburg, który był historykiem sztuki i dzięki jego atlasowi Mnemozyne zmieniło się widzenie przeszłości. To on podłożył podwaliny pod postrzeganie pamięci jako czegoś innego niż historia i tego, jak bardzo jest to ruchoma siatka, którą, jak powiedział profesor Purchla przed chwilą, nieustannie redefiniujemy. I którego badania zainicjowały z jednej strony długi ciąg badań naukowych nad tym problemem, który zaowocował wieloma projektami realizowanymi w różnych krajach, ale też w Polsce, bo przypomnę państwu, że chociażby, ale bez obrazy, bo nie, na pewno nie zdołam wymienić wszystkich, ale bliski szczególnie mojemu sercu jest program, który realizuje Robert Traba w Centrum Badań Historycznych w Berlinie, który właśnie skupiony jest na badaniu wspólnej pamięci polskiej i niemieckiej i który szczęśliwie doczekał się już publikacji pierwszego z trzech tomów, a za chwilę ukaże się drugi. W przyszłym roku spodziewamy się trzeciego i ostatniego, a oprócz tego towarzyszącego mu tomu pewnego rodzaju leksykonu, który ma młodym naukowcom pozwolić operować bliżej pojęciami, którymi pamięciologia się zajmuje. Ale oprócz tego ciągu, tropu, który wyznaczają naukowcy, skupiając się nad analizą konstruowania pamięci, postpamięci przez narody, przez grupy etniczne, przez regiony, przez małe społeczności, wreszcie przez indywidualne doświadczenie ludzkie, jest jednocześnie niezwykle, okazał się zapładniający dla artystów. Artystów, którzy podejmują temat pamięci w swojej twórczości, którzy w różny sposób ją definiują. Też większość z państwa pewnie słyszała, a może niektórzy widzieli znakomitą wystawę, która właśnie wyszła od inspiracji Aby Warburgiem Didi Ubermana, która kilkanaście lat temu w Madrycie została pokazana publiczności i też w bardzo znaczący sposób wpłynęła na postrzeganie pamięci przez szersze rzesze społeczeństwa. Przestało być to tylko dyskurs naukowy, ale stał się także dyskursem, w którym bardzo intensywnie uczestniczą artyści. Polscy artyści od wielu dziesięcioleci zmagają się z problemem pamięci, bo taka jest nasza historia. To jest jeden z ważniejszych wątków pojawiających się w twórczości wielu, także tych, którzy dzisiaj tutaj są z nami. I wystawa, która dzisiaj zostanie państwu pokazana, to właśnie pewnego rodzaju podsumowanie dorobku tych najważniejszych, którzy z pamięcią się borykają. Myślę, że to szalenie istotne, że możemy swój polski głos dołączyć do tego ciągu europejskich opowieści o pamięci, właśnie nie tylko z perspektywy naukowej, ale także świadomie z perspektywy artystycznej. To ona otwiera oczy publiczności, która nie ma czasu na zajmowanie się studiowaniem bardzo opasłych tomów opracowań historycznych, a dzięki temu medium, jakim dysponują artyści, jest w stanie trafić do emocji i świadomości dużo, myślę, skuteczniej. Drugi aspekt, który jest dla mnie szalenie istotny, jest to, że tą wystawę przygotowało właśnie Międzynarodowe Centrum Kultury, bo dumna jestem osobiście z racji faktu, że jest to instytucja, aczkolwiek umocowana w Krakowie, ale jednak ogólnopolska, będąca jedną z instytucji kultury ministra kultury i dziedzictwa narodowego. A więc mam taką osobistą dumę, że właśnie instytucja ministerialna podejmuje takie trudne wyzwanie i takie zadanie bierze na siebie. I to jest dla mnie szczególna okazja do tego, aby podziękować dyrektorowi Jackowi Purchli i wszystkim jego współpracownikom, którzy podjęli to wyzwanie i przygotowali tą wystawę od strony organizacyjno-technicznej, a przede wszystkim podziękować paniom kuratorkom, które postanowiły koncepcją i scenariuszem tej wystawy wpisać się w europejski dialog o pamięci. Dziękuję wszystkim bardzo i życzę państwu, żeby ta wystawa była dla państwa źródłem
nie tylko wielu wrażeń, bo to tak zazwyczaj się mówi na otwarciu wystawy, ale przede wszystkim ważnych przemyśleń. Dziękuję pięknie.